Dzień dobry wieczór, z tej strony znowu Starki. Oto i Darkest Dungeon. A więc... co tu dużo mówić? Drużyna gotowa, wyposażona. Idziemy zmierzyć się z uczniem nekromanty. Nie wiem, jak to szczerze może pójść, więc pozwólcie, że przygotuję sobie takie w miarę, moim zdaniem, sensowne zapasy. Będziemy wyruszać. Jako, że idziemy do podziemi tego typu, to... wydam sporo, przyznam się szczerze właśnie na... no na żarcie, bo tutaj nie ma co liczyć na farta, że dostaniemy więcej czy coś. I chyba w ten sposób wystarczy. Znaczy mniej, tak większość z tego wyrzucę później, ale dobra. Drużyna mocno nastawiona na przetrwanie. Głównie ze względu na to, że mamy po pierwsze kapłankę, która jako, że ma drugi poziom leczenia, wiecie, trzeciego stopnia. Mam dodatkowo zarazy, która będzie łatwo pozbywała się nieumarłych. Jenę naszą ulubioną, która też będzie nie dość, że super szybko, to jeszcze zatruwać się od tak po prostu. No i zbrojmistrza, który najbardziej rannych członków drużyny będzie blokował, jednocześnie aktywując riposty. Więc no. Dosyć prosty ten loch. No ale wracając. Powinniśmy sobie poradzić bezproblemowo. I niestety nie da się tego usunąć. Nawet nie zauważyłem. No dobra. Strona z dziennika. Naszym celem było zbezczeszczenie zwierzęcych kapliczek knurzego ludu. Co pozwoliłoby nam rozproszyć tych diablich synów. Dość prędko natknęliśmy się na artefakt. Nie miał nic wspólnego z prostymi fetyszami splecionymi przez świniopodobnych. Wyglądał, jakby obsydian wyrósł i skręcił się w mroczny symbol kultu. Jego kształt wił się wokół pulsującej czerwonej kuli, z której wydobywało się złowrogie światło. Cathert, Bolin i ja wahaliśmy się. Ale po trzykroć przeklęty Mizir pod wpływem szaleńczego impulsu wepchnął pochodnie w ukryty otwór i przypieczętowało to nasz los. Wezwali Shamblera bodajże? Chyba tak się właśnie nazywał, Shambler. Dobra, mniejsza z tym. Na razie musimy się zająć tym, co jest ważniejsze, czyli... stresu. Jasne. Chyba zanikanie stresu na dziś. I... ona była szybsza, ona ma 11. Okej. Okej, w takim wypadku mogę w kogokolwiek tutaj. Nie ma znaczenia za bardzo, którego z nich. 10, jeśli za 5 to może. Szansa, że właśnie się już go pozbędziemy w tej rundzie. Nawet bez jakiegoś większego nakładu sił. Okej. Kara boska. Mamy ripostę. No a on już jest w sumie martwy tak po prostu, więc no jest dobrze. Okej, teraz tak, rzut sztyletem tutaj. Jest w sumie nawet lepiej niż bym chciał, żeby było. Ale spokojnie, to jest dopiero początek, jeszcze problemów się nabawimy sporo. Dobra. Zacznego. O. I powinno wystarczyć. Dobra, w takim wypadku... a niech będzie nawet co, w sumie co, nic nie robi, co zrobimy. On i tak już jest martwy. I okej. Pocieszenie dalej, a nie już teraz. 3-3. Nieźle. Czyli w sumie mamy gwarancję leczenia za 3. Chyba, że mamy jakieś oczywiście modyfikatory na zasadzie plus minus. Okej. Dobra. Serio. Mówi, że ten loch jakoś mnie szczególnie nie lubi. Będzie mi tu nie ufał. Super, po prostu. A w takim wypadku zajmijmy się jeszcze nim. Okej. Mi dwóch wyeliminowano. Gorzej tylko, że najgroźniejsza z najgroźniejszych, że tak nazwę. Wobec mod właśnie jeszcze wykona chociaż ten jeden ruch. Teraz w sumie od więcej niż jeden. Patrząc na całą sytuację, to dwa, bo nie damy rady jej ogłuszyć po raz kolejny. Czy w sumie po raz pierwszy. Dobra, mniejsze z tym. Szkoda, że jest taki powolny gość, ale dobra. Wielki problem to nie jest. Bo karę boską mi tak łatwo aktywować. Ciekawa w ogóle nazwa na taką zdolność. Kara boska. Oj, to był błąd.
Właśnie o tym mówię. Uwielbiam gościa za to. To, że w ogóle mechanika jej postaci jest jakąś jedną taką bardziej przeze mnie widzianą. Nie jestem w stanie powiedzieć nawet czemu, ale no, ale jest. Dobra, zobaczymy, jak to teraz wygląda sytuacja. Ona jeszcze się nie ruszyła, ale zginie bezproblemowo. Już masz siostra, a teraz proszę nie przeszkadzać, ja tutaj prowadzę ważną... Tak, prowadzną krucjatę przeciwko uczniom nekromanty prowadzę. No brawo, a teraz naprawdę siostra nie przeszkadza i proszę, ja tu jestem ciężko zalety. Tak, zalety, zajęty. Dobra, siostra. I dobrze. Bi zabi? Jak zwykle z tego bi zabi wyszło tylko bi. O zabi to niestety zapomnieli. Chociaż w sumie ten cały nasz mistrz Ripost powinien dokończyć dzieła robiąc zabi. I dobra. Hirofem widziana. Okej. Nie zwałniku 20 odporności na choroby. Jak bardzo bym nie chciał tego dawać, no muszę, bo jednak... Po prostu jeśli tego nie zrobię, to będzie mi zajmowało miejsca. Jak widzicie, i tak już. Zaczyna go brakować. I bo to jest dopiero początek przygody. Tą drogą mam nadzieję, że nie znajdę jakoś dużo wzmocnień. Tych zbroi, kapliczek i innych rzeczy, tak teraz, bo jeśli to znajdę teraz, to potem będę się wkurzał i nie będę korzystał znowu z obozu. Jak nie będę korzystał z obozu, to... Znowu zmarnuję jedno miejsce, bo znając mnie drewna obozowego nie odłożę. Okej, jeśli będzie fart, to pozbędziemy się dwóch. Pozwólcie, że tego nie skomentuję. Ale dosłownie jest to idealny pokaz mojego farta. Zresztą w sumie raczej jego braku. Serio? Bez przesady. Nie mogli już, a nie mogłeś tak na odwrót? Dobra. Na ścieżkę. Super, jeszcze tylko szczekającego piesa mi tu brakuje. Dobra, mniejsza o to. No i miejmy nadzieję, że sobie jakoś poradzimy z tym wszystkim, bo jednak... Już początek nie wydaje się zbyt przyjazny. Niestety. Pieniędzy potrzebujemy bardzo, ale no... Dobra, krew na razie mogę odrzucić i zamiast tego wziąć złoto. Ja wiem, że krew będzie cenna i w ogóle, ale... Na razie jeszcze mam parę sztuka. No nie mam zamiaru za bardzo włazić teraz na... Dziedziniec? Chyba tak się nazywa ta lokacja. Ej, nie ukrywam, nigdy nie mogę zapamiętać. Dobra. Bitwa ze skarbem. Nekromanta znajdziecie, będzie tam. No. Nareszcie. Nie będę ukrywał dawno, nie widziałem stołów archeńczych. Ale no... Może dlatego, że za często nie łaziłem do ruin. Zawsze to była taka jednak lokacja, którą najrzadziej odwiedzałem. I powiem szczerze, nie wiem czemu, czy to jest jakieś preferencje, czy uważałem ją za kiepską, czy coś. Ale tak było po prostu. Za to najczęściej odwiedzana, z najczęściej odwiedzanych moich lokacji chyba było... Zatoka, czy jakoś tak? No nie pamiętam nazwy ogólnie, tam gdzie są ryboludzie. Bo uwierzcie, bądź nie, ale właśnie tam najczęściej łaziłem ze względu na to, że królowców szukałem, żeby pozbywać się złych nawyków u bohaterów. I co ciekawe, zazwyczaj udawało mi się wychodzić z większą ilością złych nawyków niż wchodziłem. Po prostu nigdy nie był królowców, ale... No chyba każdy, kto w to grał jakoś dłużej, porządniej, to... Jest w stanie potwierdzić, że znalezienie koralowca to jest cud. No chyba, że to w sumie jest tylko moja kwestia, że od kiedy dodano tą lokację, od kiedy jest koralowiec, od kiedy wiem o jego działaniu, ani razu nie było tak, że w jednej wyprawie trafił mi się więcej niż jeden. Ale najczęściej to jest jeden na kilka wypraw. No ale jak mówiłem, ja mam tu wyjątkowego pecha.
więc nic zadać, nic ująć po prostu. Gdyby to było prawdopodobnie, albo trzeba być mną, albo no, naprawdę jest tak kiepsko. Dobra. Niestety nie mam miejsca na to wszystko. Liść się rozpalamy. Opata. Tym razem nie zrobię takiej lamy, jak mi się zdarzyło ostatnio. Jała? Tak. Ja dziwo pamiętam, więc i tak czy siak, brawo ja. Super. Jest jeszcze dla nas nadzieja. Okej. Okay. Znaczy, to w takim razie jest spokój, ale... Mnie to fakt, że... Trzeba się ich pozbyć. Dobra. Ten już nie groźny. W takim razie jeszcze tego tylko ogłuszyć i będzie super. Okej, okay, to w takim razie... Aktywujemy karę boską. Zanim czym tak się nazywa, no ale... Zdolność moim zdaniem super. Ale jak mówię, po prostu lubię działanie ripost w tej gierce. I w sumie nie wiem, czy jest to kwestia, powiedzmy, tego, że właśnie pozwalają zadawać więcej obrażeń, nawet mimo tego, że mają celowo minusy do obrażeń. Ale wiecie, każdy atak po prostu to jest kontra. Co jeszcze takie, co to mówiłem? A! No każdy atak to w sumie jest kontra, ale bo może to być też ze względu na to, że w ten sposób czujesz po prostu... Może to też tak być, powiedzmy właśnie... Jakby to powiedzieć... Brakuje mi słowa, no. Nie wiem. Chodzi o jakieś doznania z gry płynące, czy coś. Może gra wydaje się naturalniejsza, bądź że bohaterowie nie są tak bezmyślnie, kiedy ich biją. Tylko jednak właśnie, no, oddają, są te kontry, wszystko. Nie wiem, szczerze, już się trochę plączę w tym, co chciałem powiedzieć, bo siostra przed chwilą znowu tu wlazła. Ale dobra, nie ma co się przejmować jakoś tym. Miejmy nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Dobra, bitwa wygrana, dziękuję. Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. I co my tu mamy? Żywność. Jadł. Tak, myślałem. Nekromant to jest u góry. Nie, może i dobrze. Może nie. W takim wypadku nawet może ogarnął sobie obóz, jak wrócimy tutaj. No i na tym stronie właśnie już pójdziemy wtedy czysto, po prostu na swoich możliwościach obozowych. Dobrze, zaczynamy więc tak. Nie, mogę powiedzieć szczerze, że to jest chyba jeden z najgroźniejszych tych podstawowych, jeśli chodzi o obrażenia, w całych ruinach. Po prostu trafił mu się krytyk. Jest nikła szansa na to, że ktokolwiek przeżyje. Oczywiście mówię o początku, później jest trochę z tym łatwiej, chociaż no oczywiście z wejściem na próg weterański też się mocno wzmacniałem, jak w sumie każdy przeciwnik, ale dobra. To ci paplam, to raczej sensu nie ma w ogóle. No i teraz on na szczęście mnie nie zawiódł. Dobra. No i oczywiście już stresy lecą. Uniknął, jeszcze kontra zrobił. Fajnie. I unik, kontra, standardowo. W sumie co? Trzeba się nią zająć znowu. On ma 8. Jeśli uda się, to... No, już po nim. Bezproblemowo. I za to właśnie lubię hienę cmentarną. No. Dobra, za to i kill-offa. To uczucie grania w Minecrafta, kiedy się nie uderza, to też jest takie dosyć przyjemne. Dobra, to my zarazę 4 punkty. Nie zginie jeszcze, no ale na tym turze nie jest ona groźna, więc lepiej się pozbyć tego gościa. No i bij, zabij. Jest spokój.
Wygraliśmy kolejną bitwę. Dobra, nawet niech dobije strzałkami zatruptymi. No, określenie hiena cmentarny jest taki trochę... Zań ciekawe. Mimo to czuję, że on trochę... jakby to najłatwiej określić. No, trochę omylne względem innego znaczenia. Okej, no. Wiem, że w kulturze polskiej w ogóle, w języku polskim może to tak funkcjonować, ale no moim zdaniem określenie oryginalne Grave Robber, czyli złodziej grobowy, czy tam po prostu... No nie wiem, jak inaczej to nazwać. Chciałem przetłumaczyć to, żeby w polskim to brzmiało sensownie. Więc sobie może mają trochę racji z tym, że nazywałem to hieną cmentarną, ale dobra, mniejsza z tym. No ale właśnie wracając, no... Jest trochę bardziej adekwatne do wszystkiego, co przedstawia sobą ta... klasa, czy tam w ogóle to... Ja trudno nazwać pracą czy coś, ale jednak... Dobra, mniejsza z tym... Piersia. Dobra. Będę pewnie tego żałował, ale niech będzie, że wezmę. Super. Mnie akt własności. Chyba najlepsza rzecz, jaka mogła mi się trafić. Bo mnie to bym zastanawiało zawsze. Czemu popiersia zdobywa się prawie tak często jak herby, a są dużo mniej przydatne? Owszem, wiem, że tam są budynki, które ich wymagają, jak chyba kościół, czy tam... Nie, karczma wymaga obrazów. Więc to chyba był właśnie kościół ten cały. I może coś jeszcze, nie jestem pewien. Nie jestem właśnie też jakoś korzystne, żeby za nie wymieniać. Po prostu zawsze mnie to zastanawiało, czemu tak jest. 12 swędzą musi iść, zjeżdżamy 8, to zostanie 4. Na jeden atak głodu tylko. Nie, dobra, trzymam się w miarę dobrze, co? Powiedzmy, że ona. Co my tu mamy? Mogło być lepiej. Dobra. My obóz rozbijemy w momencie, w którym zobaczę jakąś tam kaplicę. Ewentualnie. Koni już nie mamy, okej, więc w sumie obóz będzie bardzo ważny, żeby rozbić. Pod odnawianym całkowicie światło. Dobra, stres jest groźniejszy czy obrażenie? Chyba stres. Okej. I zobaczymy, czy uda się ponownie, mimo że 10% odporności. Patrzcie! Jakiego mam farta, bądź co bądź. Okej. I teraz tak, kara boska. Pięcie. Weź obrażeń, nie nadejmy za pięć, nie? O, pocalny, mocno. Okej. Ja go przydałoby się trochę przemęczyć, ale czy ja wiem. W tej rundzie jeszcze nic nie zrobi, więc niech będzie, że zacznę od eliminowania tej dwójki. Zobaczymy, jeśli wyeliminujemy ich zatruciem, co ten ostatni nic nie zrobił. Jak jest na pierwszych liniach, to jego super zabójcze właściwości tak nagle znikają. Chyba 6, 5. Niech będzie, że się zajmę trochę tym. I chyba sam się teraz dobił. No, dokładnie. Jego można też już wyeliminować, albo ewentualnie tamtym się zająć. Niech będziesz zajmie się tamtym. Ja w sumie też sam się teraz unicestwił, więc to był dobry ruch. No i teraz strzałki trujące wykończyły robotę. Więc dziękuję bardzo. Nie ma co więcej mówić, po prostu perfekto. Perfekto. Serio? On się ruszył szybciej od tamtego?
Dobra. Oj. Drucie, rytają cię. Ne. Szkoda. Nie jest to może jakaś fatalna cecha. Okropnie, no ale szkoda. Dobra. I opata. Kluczyk. Zobaczmy, co mamy tym razem. Jeszcze więcej złota. W sumie nie ma niczego, co bym mógł tak teraz, powiedzmy, bezkarnie sobie wyrzucić, ale niech będzie, że serum, bo w sumie no dużo wydaliśmy i bez tego nie wiem, jak sobie poradzimy. Pusty pokój, dobra, co? A moment of respite. A chance to steel oneself against the coming horrors. Nie no. Uczta jest zbyt ryzykowna, moim zdaniem. Dostanę pełną, co prawda nie potrzebowali tego, ale niech już tak będzie. Ochrona i obrażenia za 4. Na 4 bitwy trening dla wszystkich, okej. Jest ktoś tutaj z chorobą jakąś? Nie, wszyscy zdrowi. Mhm. Mhm. Ciekawe. Dobra. Obrażenia, obrażenia i krytyk. Obrażenia i krytyk. No nieźle. Dobra, mam jeszcze 8. To w takim wypadku to wymaga 6, a jego to wymagało 4. Błogosławieństwo czy modlitwa? Modlitwa obniży stres, da trochę ochrony, to do celności unik. Dobra. Udało się zorganizować dobrze czas. Mam coś jeszcze za jeden. No tutaj niby. W sumie nie ma czemu się, no wiecie, nie spożywać. Okej. Dobra, fajnie. Na szczęście dostaliśmy zasadzki. I jeśli teraz nie będzie 4 bitew do nekromanty, bez niego oczywiście, to się udało. Chociaż niestety już widzę tutaj jedną bitwę, co. No co bądź jest wkurzające, patrząc na to, że liczyłem na to, że nekromanty damy radę na tych wzmocnieniach unicestwić. Dobra. Tej kolega jest jeszcze trochę ranny, ale będziemy stosować ten sposób, żeby, wiecie, może wszystkich rozstresowywać. No przecież zresztą nie jest pewny. Dobra. Udało się bez niczego. Worek. 1000 złotych. Nieźle. Oczywiście stresy dalej będą lecieć i w ogóle. Okej. Dobrze. Jest bardzo nawet dobrze. Byłem jeszcze raz, a nie, ogłuszył tych groźniejszych, takich pod kątem obrażeń nawet fizycznych. Od 5 do 9 szans na krytyk 3%, a spróbujmy. O niestety. Okej, ma 3 życia, więc z karą boską go możemy dobić. W sumie jest najlepszą opcją, jaka chyba istnieje, bo nic, że go dobijamy, to jeszcze mamy ripostę aktywną. No, jak widać, nasi wrogowie lubią się sami unicestwiać o tym ripostę. I okej. Sprawdźmy w ten sposób. Udało się. Jak widzicie, mam farta. Inaczej tego nazwać nie umiem. Dobrze, on już będzie martwy. I nawet idealnie przed jego rundą. Udało? No, a ten sam się unicestwi, jak zwykle. Wow. Normalnie nie wiem już, czy to ja taką dobrą drużynę zorganizowałem, czy co. Dobra. Woda święcona oczywiście.
Now it must be carried home. Oj, Rubin. Nie, no Rubin sam w sobie jest wart ponad 1000. Szkoda tak odmówić temu wszystkiemu. Tak więc jesteśmy już coraz bliżej ostatecznego starcia. Nie ma co dłużej zwlekać coś. No. Udało się wszystko. Prawda, będziemy mieli ciemność podczas bitwy. Ale oczywiście jedną pochodzimy, jeszcze to opóźnimy i proszę. Dwie bitwy. Czyli jedną za mało niż do optymalnego wykorzystania tych wzmocni. Ale dobra. Uczyń nekromanty. Tylko 105 życia. To będzie zbyt proste, powiem wam szczerze. Ja się tak czuję po prostu, że to... Ta bitwa może być aż zbyt prosta. Owszem, poza takimi sytuacjami niektórymi, ale no... Kogo by dokładnie, bo po prostu nie czuję tutaj presji ani nic. Czuję, że to jest na zasadzie, a musimy to zrobić, więc to zrobimy i w sumie tyle. Dobra. Nieważne co, jak muszę aktywować jej postę, więc będę używał karyboski, nawet jeśli ona bije mniej samo w sobie. A nie ukrywam, riposta to jest dla mnie... No szansa na największe obrażenia, jeśli chodzi o niego. No obecny moment i w sumie. Do końca. Okej. Okay. I dobra. Dalej w niego. Co się tam martwi? Kościelcami. Okej. Okay. Mam ripostę aktywną, więc... W sumie możesz kościelców eliminować. Już bym mówiłem, co się będę przyjmował, no ale jednak. Dałoby się też ich usuwać, żeby nekromanta jednak był łatwiej dostępny dla wszystkich. W szczególności dla nich z jej tym mocniejszym... No jak to się nazywa? Mocniejszym zatruciem. No wiecie, no. Bądź co bądź ono jest... Potężny super kościelec powrócił. Dobrze, nie ma co się przejmować nadal. Damy radę. I patrzcie, nie wiem czy naprawdę aż tak dobrą drużynę zorganizowałem, czy co, będę to powtarzał wiecznie, no ale ta bitwa jest aż za łatwa. Już te wszyscy, no ci wszyscy kolekcjonerzy byli mocniejsi niż to. Chociaż wiem, że przesadzam i trochę kuszę los, ale spokojnie. 39, 22. Nie, rzucamy tym, nie ma szans, żeby nożyk dobił, chyba że miałby krytyka. On śmierci. Czyby on się chciał uzdrawiać? Nie, nie sądzę, on nie potrafi. No dobra. Nie żywy już. I patrzcie, jakie mam piękne światło. Wchodziliśmy tu w sumie w mroku. Ale no, nie wiem, co ja wam więcej mam mówić, poza tym, że no proszę. To jest chyba najłatwiejsze starcie z nekromantą, który miałem do tej pory całkowicie. Dobrze. No i się zmarł. No nareszcie. Nie będę ukrył, czekałem na to strasznie długo, bo to jest jedno z przydatniejszych rzeczy, nawet jeśli... Patrzymy na to jako przedmiot podstawowy. Wróć do osady. No i proszę, udało się. Nie mam potężny przedmiot dla w sumie trendowatego. 8 krytyka, 3 szybkości. Potężny, no co prawda, jak widzicie, ma swoje też. Jak to się nazywa? Drobaki, czyli te wszystkie minusy. Ale no, moim zdaniem cenny nabytek. Dobra, i proszę, mamy pierwszego weterana. My już wiemy, kto będzie nam towarzyszył w tych wszystkich mrocznych podróżach. Surplus. A rare and wonderful thing. Dobra. Dało się naprawdę nieźle. Wielki wskutek krwiożerczej żądzy. No cóż, jest dobry tydzień. Zobaczmy tylko, jak to jest w tym miejscu. A
Awanturniczka. Będę się pomyśleć, czy ją brać, czy nie, chociaż prawdopodobnie warto by było, patrząc na to, że jeszcze jej w ogóle nie mamy. Jak mam tutaj? Nie będę ukrywał. Jakoś tak nie widzę, co żeby się postarali z tym wszystkim. Ale dobra, czy ja tutaj będę narzekał teraz? Zobaczmy, co my tu mamy ogólnie jako do zaoferowania. Aha. No tak, nawet nie wiem w sumie po co klikałem tą. Ale dobra, mniejsza z tym. Jest coś ciekawego. No i to jest coś naprawdę moim zdaniem fajnego. Też. Czy idziemy na Babajagę? W sumie nie wiem. Ale dobra, co ja będę tutaj więcej sprawdzał, myślał i w ogóle. Wszystkim zajmę się później samemu, a póki co dziękuję wam za obecność, no i trzymajcie się. Ej, ej.